Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku. Dzisiaj zapraszam Was na haul zakupowy z tureckich sieciówek. Dawno już takiego filmu nie było, a ten to właściwie jest kontynuacja poprzedniego vloga. Jak pewnie widzieliście, no chyba, że nie widzieliście, to zapraszam do nadrobienia. W poprzednim vlogu mogliście zobaczyć nasz wypad do Van i między innymi też robiliśmy zakupy w centrum handlowym. Mówiłam Wam o tym, że potrzebuję uzupełnić swoją garderobę na sezon jesień-zima. Ale właściwie nie pokazałam Wam w tamtym vlogu konkretnie, co kupiłam i oburzyliście się w komentarzach, że jak to? No przecież chcielibyście zobaczyć, co kupiłam, w jakich cenach. No i też, żeby się upewnić, czy jest zainteresowanie takim filmem, to zrobiłam ankietę. Z ankiety wynika, że tak, jesteście zainteresowani, więc nagrywam dzisiaj ten haul zakupowy. Standardowo, jak zwykle, będę Wam podawać ceny tych ubrań w lirach, ale będą Wam się też wyświetlały na ekranie w złotówkach, przeliczone po aktualnym kursie. No i właśnie ten aktualny kurs, czy też jaka jest obecnie najniższa krajowa w Turcji, wszystkie takie informacje podam Wam w przypiętym komentarzu. Tam sobie zerknijcie, według tego będziecie mogli sobie ocenić, czy drogo, czy niedrogo aktualnie w Turcji. No dobrze, to nie przedłużając, zaczynamy. Zacznę od ubrań, które kupiłam tak naprawdę do noszenia po domu. Ja bardzo dużo czasu spędzam w domu, a lubię w domu też się ubrać ładnie, ale jednocześnie wygodnie. I trochę takich ciuchów mi właśnie brakowało, bo te, co miałam, się po prostu znosiły. Więc zaczniemy od takiego kompletu sprążkowanego materiału. I kolor taka jasna kawa z mlekiem. Jest właśnie bluzka, góra i dół, takie spodnie z rozszerzaną nogawką. I ten komplet kupiłam w tureckiej sieciówce Adax i kosztował 400 lir. W tej samej sieciówce kupiłam też takie zwykłe szare bawełniane leginsy i one kosztowały 120 lir. Teraz przechodzimy do chyba mojej ulubionej tureckiej sieciówki LC Waikiki, ale dalej jeszcze jesteśmy tutaj w tej kategorii wygodnych ubrań po domu. Taka bluza szara, oversize'owa, ciepła, bo w środku tutaj ma taki polar. I no bardzo wygodna, duża, ciepła, taka akurat na jesienne wieczory. I kosztowała 300 lir. Dalej koszula flanelowa, którą kupiłam tak naprawdę dlatego, że jest bardzo podobna do koszuli, którą ma Nuri. No i tak sobie pomyślałam, że moglibyśmy się tak czasem ubrać podobnie w taki couple outfit. I jak nie widzieliście Nuriego koszuli, my kiedyś zrobiliśmy właśnie taki haul zakupowy z modą męską i tam Nuri prezentował swoje zakupy. Podlinkuję Wam też w przypiętym komentarzu, tam sobie zajrzyjcie, zobaczycie, jak ta jego koszula wygląda. No ta moja nie jest identyczna, ona jest bardzo podobna. Też troszeczkę oversize'owa, długa, na guziki. Bardzo przyjemny materiał, w ogóle nie gryzie, co jest dla mnie bardzo ważne. I ta bluza kosztowała 400 lir. Dalej jesteśmy jeszcze w Waikiki, tym razem jeansy, ciemne, granatowe i one mają rozszerzoną nogawkę. Ale co tutaj jest ciekawe, to to, że ta nogawka ma taki rozporek, więc coś innego. I te jeansy kosztowały 450 lir. A teraz sieciówka Cotton. Sweter w paski, no powiem Wam, paski to królują w tym sezonie, przynajmniej w tureckich sieciówkach. Wszędzie właśnie są sweterki w paski i z takim tutaj rozpinanym golfem. No mi się to też bardzo podobało, więc też taki sweterek sobie wzięłam. Też jest troszeczkę dłuższy, oversize'owy, biało-czarny. I ten sweterek kosztował 550 lir. Z dodatków mam z sieciówki Collins taką opaskę z takiego misia, czarna, tutaj z przodu pleciona.
Jakbym nie chciała sobie zepsuć czapką fryzurę, jednak ochronić zatoki i uszy, to myślę, że to się na jesień przyda. I ta opaska kosztowała 155 lir. I jak już jesteśmy przy takich rzeczach, to mam też kurtkę. Kurtka jest z Waikiki. Kurtka zimowa, czarna, dość długa, ale ma tutaj taką regulację, że można sobie zrobić talię z kapturem. W środku wykończona takim polarem. Typowa, ciepła, włochata kurtka na zimę. O niestety, moja kurtka zimowa z zeszłego roku jest mi za duża, więc potrzebowałam nową, a że kurtki krótkie mam, to teraz zainwestowałam w długą. I ta kurtka kosztowała 1100 lir. Jak już jesteśmy przy okryciach wierzchnich, to chciałam Wam też to pokazać. Chociaż tego nie kupiłam teraz w centrum handlowym, a już jakiś czas temu na Trendyolu, czyli naszym takim tureckim Allegro. No ale nie pokazywałam Wam tego wcześniej, więc myślałam, że tutaj też mogę to ująć, tym bardziej, że jest to cały czas dostępne w sprzedaży. Taki miś beżowy na czarne guziki. No, bardzo to jest miłe, ciepłe i akurat teraz, żeby tak sobie narzucić jesienią, jak się już robi chłodno. Także bardzo z tego jestem zadowolona i ten miś kosztuje 350 lir. Jeśli chodzi o dodatki, to kupiłam też taką torebkę. Właściwie to jest nerka. I słuchajcie, ja ją kupiłam w Waikiki, ale na dziale męskim. Dlatego, że chciałam coś większego niż to, co na dziale damskim można znaleźć, i żeby miało więcej przegródek niż jedną. I ta ma właśnie tutaj przegródkę jedną z przodu i dwie tutaj z góry. I zależało mi na czymś takim, dlatego że jak kupię standardową torebkę, ona będzie mi tu dyndać na ramieniu i spadać. No, plecak jest wygodny, ale wszystko jest wtedy na plecach. A ja szczególnie jak nagrywam dla Was vlogi, to potrzebuję mieć wszystko z przodu, właśnie tak. Jak sobie tutaj zapakuję kamerę, to w każdej chwili łatwo mogę ją wyjąć, coś nagrać i z powrotem schować, więc to jest dla mnie bardzo wygodne i wszystko, co potrzebne, mi się tutaj mieści, ale nie jest jakieś przesadnie wielkie, więc z tego właśnie powodu ją zakupiłam. I ona kosztowała 250 lir. Mam też buty, botki, no ale one nie są z tureckiej marki. Zazwyczaj tego typu buty kupuję z marki Polaris, ale jakoś w tym roku mi się nic nie podobało, więc po prostu kupiłam botki w naszym tureckim Deichmannie, więc myślę, że one są też dostępne w Polsce. Nie jest to turecka marka, więc może nie powinnam tego tutaj pokazywać, ale z drugiej strony możecie się zorientować, jak to wypada cenowo. Czy to jest tak samo jak w Polsce i po prostu to przeliczają. Możecie sobie to porównać z polskim Deichmannem. Już Wam tutaj pokażę. Zależało mi na tym, żeby ta część była miękka, elastyczna, bo jednego roku kupiłam takie botki, co były tutaj tak sztywne, że co chwilę mi obcierały nogę. A tutaj jest mięciutko. W środku one są wyścielone takim misiem. Tutaj wiązane, ale mają też zamek. I co najważniejsze, a zawsze na to zwracam uwagę, podeszwa jest kauczukowa i no taki traktor typowy. Ja zawsze tego typu botki wybieram, żeby po prostu ta podeszwa się nie ślizgała. I te buty kosztowały 1100 lir. No i teraz najdroższy zakup ze wszystkich. To też nie turecka marka, bo to po prostu Nike Air Maxy. No ale z tego samego powodu, co poprzednie buty, chciałam Wam pokazać, żebyście sobie porównali ceny z polskimi. Chociaż kupiłam te buty w tureckiej sieciówce Flo. Tak one wyglądają. Były już noszone, więc mogą być brudne, sorry. No. Bardzo wygodne. Już przetestowane. Tutaj fajna jest ta amortyzacja. Ja bardzo lubię białe Adidasy, niestety, one są potem ciągle do prania. No ale co zrobić? No i te buty kosztowały 3600 lir. I już na sam koniec coś, czego zazwyczaj nie pokazuję,
ale tym razem jestem tak zadowolona z tego zakupu, że stwierdziłam, że muszę Wam to pokazać, muszę Wam to polecić. Chociaż to jest też coś, czego nie kupiłam teraz, a już kilka miesięcy temu, ale jest cały czas dostępne w sprzedaży. Słuchajcie, dziewczyny, jak będziecie w Turcji na zakupach, wejdźcie do sklepu Penty i kupcie ten stanik. To jest najlepszy stanik, jaki miałam w życiu. Ja nienawidzę nosić staników, bo mnie to zawsze przeszkadza, denerwuje, uwiera, gniecie. I zawsze szukam takich miękkich staników, no i ten jest po prostu idealny. On nigdzie nie ma żadnych drutów, żadnych usztywnień, żadnych szwów. Mięciutki, ale wszystko trzyma jak należy, bo tutaj ma, zobaczcie, takie wypustki od spodu. Ma miseczki, ale czy te wkładki takie, ale one są wyciągane. No i słuchajcie, mięciutki, wygodny, w ogóle nie czuć, że macie go na sobie. No i też nie widać go pod ubraniem. Także naprawdę bardzo Wam polecam. Jak ja go kupowałam, to była akurat taka promocja, że jak się wzięło dwa, to trzeci był gratis, więc ja wtedy od razu wzięłam trzy w cenie tych dwóch i noszę je non-stop. A teraz widziałam, że jeden jest w cenie 430 lir. Naprawdę bardzo z całego serca Wam polecam. I to już wszystko, co chciałam Wam w dzisiejszym holu zakupowym pokazać. Dajcie znać, co Wam się podobało i co myślicie o aktualnych cenach. A ja już teraz nie przedłużam. Zajrzyjcie do przypiętego komentarza, do vlogów, o których wspomniałam. Zostawcie komentarz, łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału. A ja już teraz nie przedłużam. Widzimy się znowu w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Görüşürüz!